Ktoś to zrobił z blatu kuchennego. No po prostu rozwaliło mnie to na łopatki. Dzień dobry, drodzy widzowie. Przyszła jesień. Jesienią nie ma co robić na działce, więc czas na drobny remont, metamorfozę mojej własnej łazienki. Łazienka po remoncie ponad 25 lat czekała na lepsze czasy, przede wszystkim eciepecie, i została nam jako jedyna do wyremontowania. Przez te lata, a właściwie ostatnie 2-3 lata, dostała bardzo w kość. Zaraz zobaczycie, co tutaj się wydarzyło i dlaczego już woła o pomstę do nieba. Celem tego filmu jest pokazanie, spróbowanie zmieszczenia się w pełnym remoncie łazienki do 4000 zł, aby się zmieścić w tej kwocie. Oczywiście 4000 zł to są zakupy, które ja potrzebuję. Ja posiadam różnego rodzaju narzędzia, które już mi eliminują koszta, ale wy, zainspirowani moimi działaniami, możecie bardzo łatwy sposób zdobyć takie narzędzia. Wystarczy od kogoś pożyczyć, wynająć. Nie trzeba używać bardzo drogich sprzętów. Wszystko to będę mówił w trakcie prac. To będą nie bardzo długie filmy. Nie będzie tutaj takich stricte długich poradników, takich jak ja mam w zwyczaju. Bardziej chodzi o zainspirowanie i pokazanie, że się da. Chodzi w tym remoncie również o to, żeby nie wygenerować gigantycznych ilości gruzu, śmieci, bałaganu, czego ja nienawidzę. I też pokażę, jak się tego pozbyć bezpłatnie, ekologicznie, zgodnie z prawem. Wszystko to będzie pokazane. Pokażę też kilka sztuczek, tipów pokazujących, że można naprawdę dużo rzeczy samemu ładnie, estetycznie zrobić, i podpowiem, gdzie kupić tanio, jak zdobyć różnego rodzaju rzeczy. No i przede wszystkim zmieścić się w 2020 roku w końcówce w 4000 złotych w remoncie. Zaczynamy od pięknego pokazu łazienki. Najgorszą rzeczą, która przymusiła mnie do tego remontu, było niestety zalanie przez sąsiada. Okazało się, że nad podwieszanym sufitem od kilku miesięcy delikatnie sączyła się woda w strop. Nad sufitem, powstała kolonia grzyba i dopiero po kilku miesiącach zaczęło przeciekać przez sufit podwieszany. Oczywiście, gdy się okazało to, co się stało, to musiałem wyciąć dziurę w suficie i moim oczom ukazała się tragedia. Zresztą teraz zobaczcie z filmiku, który wówczas szybko nagrałem na telefonie, jak wsadzałem tam głowę. Dramat. O. I tam są całe kolonie grzybów. Aż dotąd dochodzące. Tu kolejne. Po tym profilem płynie woda w tym kierunku, gdzie właśnie było. Stamtąd leje się centralnie z środka stropu, z tej dziury. Elegancko, bez problemu. Nie miał żadnych zacieków, nic się nie działo. Pewnego dnia się kąpię, patrzę, a tutaj się pojawił taki zaciek i stąd zaczęło kapać. No i co? I musiałem rozebrać sufit. Okazało się, że woda się wylała. Oczywiście jest spryskane wszystko już środkiem grzybobójczym, ale to trzeba będzie zrobić kompleksowo. W pierwszej kolejności rozbierzemy ten sufit cały, zdejmiemy płytę gipsową i już pierwsza informacja, żeby zaoszczędzić. Zostawimy stelaż i nową płytę gipsową przykręcimy na stary stelaż, więc tyle będzie mniej kosztów i roboty. Oczywiście to, co tam jest, to wszystko tam zagrzybiałe, trzeba będzie zdrapać i pomalować specjalną farbą, która teoretycznie ma zabezpieczyć przed tym grzybem. Musimy spróbować w ten sposób to
załatwić. Tutaj się pewnie zastanawiacie, co tu się wydarzyło. Tu kiedyś było takie okienko na kuchnię, które generalnie wszyscy w całym bloku zamurowali, więc my też przy remoncie kuchni to zamurowaliśmy i została taka piękna dziura. Tutaj było poszukiwanie kratki wentylacyjnej, wentylacji, która niestety nie istnieje w tym budynku, w tym pionie. Od razu uprzedzam, jeśli ktoś mówi, że te okna do tego służyły, to nie, one się nie otwierały, więc to było tylko świetlik. Tu jest jakiś taki wynalazek cudowny, zabudowa. Tu coś kiedyś chlapnęło, nie dało się w ogóle tego domyć. I się tak, jakbyście chcieli hejtować, że mam brudno w domu, no to sobie tam hejtujcie. To trzeba będzie rozebrać, bo to w ogóle jest krzywe, nie wiadomo co to w ogóle jest. Zrobi się nowe z kartą gipsu. Lustro chciałbym zostawić, oczywiście trzeba pousuwać te wszystkie gzymsiki, cuda na kiju, które tutaj są. Wanna zostaje. Ona jest tylko obłożona nie takimi płytkami, jak tutaj były pierwotnie. Ja to naprawiałem na którymś filmie, to jest. Bo tutaj była awaria i niestety trzeba było odkuwać. Tak samo tu była awaria, poszukiwanie wody, więc też są płytki jako tako wklejone. Oczywiście wszędzie pomazana fuga kredkami przez dzieci, takimi do wody, do zabaw w wannie. Wanna oczywiście zostaje, tak jak mówiłem, ona ma tutaj drobne uszkodzenie. O tu, kilka, punktowo. Ale to spróbujemy załatwić takim zestawem naprawczym, może to coś da, to nie jest rzucające się w oczy, jak się mu z daleka patrzy. Zostaje ten kijek, bo on jest nowy, nowa kotarka, ją tylko zdajemy do prac. Umywalka jest do wymiany, umywalka jest pęknięta. Tutaj ma liczne odpryski, które wyglądają jak brud, niestety tego się nie da domyć, bo to są po prostu odpryski. Do wymiany jest cały kran ma 25 lat. Jak sami widzieliście, cieknie, więc musi być tutaj... Tutaj się nie dało w ogóle do tego dostać. Próbowałem to wielokrotnie. Niestety jest to wszystko już tak zapieczone, że po prostu się to wymieni. Umywalka będzie nowa. Tutaj mamy stary odpływ od pralki. Pralka powędrowała do kuchni, więc to już nie jest potrzebne. Tutaj mamy od kranika do pralki. To trzeba będzie zaślepić, podkuć, zaślepić i zamurować i mieć z głowy. Kontakt zostaje, włącznik zostaje, bo to wszystko jest w miarę nowe. Nie ma potrzeby tego usuwać. Oświetlenie, plafonik zostaje. Wymienimy kaloryfer. Kaloryfer jest stary, na jednym z moich odcinków widzieliście, jak go płukałem. Jest on brzydki, zamówiłem nowy. Wymieni się na ładny nowy i tak dalej. Szafki chyba wylecą. No, tutaj była historia dość ciekawa, bo były wymienione drzwi przy remoncie w całym mieszkaniu. W związku z tym zostało wyrwane i są takie efekty, a nie inne. Tutaj trzeba będzie to poprawiać, porobić. No i hit hitów. To jest wylewka z poziomu stałego mieszkania. Jest ona około centymetra, półtora wyżej niż tutaj w łazience, więc trzeba będzie płytki odkuć. Pod spodem jest cement, ja na to zrobię wylewkę. Fachowcy by wam powiedzieli, że trzeba cement skuć, nie ma takiej potrzeby. Taką wylewkę robiłem już 6 czy 7 lat temu w innym miejscu na cement i nic się z tym nie dzieje, dobrze zagruntować i będzie grało. Wszystko to pokażę. I sprawa najważniejsza, moi drodzy. Co ja będę kładł na ścianach? Na ściany lecą nowe płytki. 60 na 30 rozmiar, ale nietypowo, bo będę kładł płytki na płytki. Po co tak będę robił? Słuchajcie, to się doskonale trzyma. Nie ma żadnej głuchej płytki. Wszystko się bardzo dobrze trzyma. Powierzchnia jest wyrównana, to po co się bawić? Wywożenie gruzu, odkuwanie i tak dalej. Ktoś powie, o, zmniejszy sobie wielkość łazienki. Tak, zmniejszę sobie o całe 1,5 cm. Rzeczywiście dramat. Więc będzie tu metoda płytki na płytki. Pokażę, jak ja to zrobię, w jaki sposób. Myślę, że to znacznie przyspieszy sprawę. Podłoga oczywiście musi być zerwana, wylana i położone nowe płytki. Płytki na podłodze będą inne niż na ścianie i jedna ściana też będzie takimi samymi płytkami jak na podłodze. Wszystko to będzie pokazywane po kolei w krótkich takich przebitkach i poradach. Ja już oczywiście tu sobie mazałem, wymierzałem płytki, jak będą wychodziły. No, więc czeka kupa roboty, ale myślę, że
z efektem przyjemnym. Mówiłem, że lustro chcę zostawić, mówiłem. No, więc tam, gdzie się da, chcę to zostawić. Przy wannie też kran zostawiam, dlatego że on ma niecały, ma, nie, około roku ma, więc tam, gdzie się da, tam trzeba przeoszczędzić. Może przydługawy wstęp, ale chciałem to opisać jak najdokładniej. Więc zaczynamy robotę od rozbiórki tego sufitu, który rozbierany miał nie być. I do roboty. Tutaj przed tą rozbiórką chciałem jeszcze wszystkim fachurom pokazać. Słuchajcie, tu jest płyty gipsowe. Jak to fachowcy wiedzą, dzielą się na różnego rodzaju. Różowe to są przeciwogniowe, szare to są zwykłe, zielone wodoodporne, znaczy o zwiększonej odporności na wilgoć. Tutaj przez 25 lat, słuchajcie, była najzwyklejsza szara płyta gipsowa od 1994 roku. I się tu nic nie działo, nic nie odpadało, nic nie pękało, nic się tutaj z tym nie wydarzyło. Oczywiście wszelkie rozbiórki, jak widać, z maską na ryju, bo oprócz wiadomego teraz, co panuje, to jeszcze ciężko jest grzyba sobie powdychać. Mam taki fajny stoliczek roboczy rozkładany. On pełni różne funkcje, więc można w niego śmiało przy mojej masie chodzić i generalnie sobie tu pracować. Więc tak naprawdę robotę rozpoczynam od demontażu lampy. Trzeba zdemontować, schować i robić. Tu jest ciekawostka na tym kawałku, bo tu były takie oczka świecące. Ja to zaszpachlowałem. Zobaczcie, jak to się robiło. Kawałek profila się wcisnęło, kółeczko i zaszpachlowane. Całkiem nieźle to wyglądało, aczkolwiek to jest ciekawostka, bo ta płyta była szara, a od tej strony była zielona. Więc albo odwrotnie oni to przykręcili. Niezłe jaja. Zobaczcie, jaki piękny bałagan. Towaru pospadało, ale to jest dobrze. No i tak to wygląda. Dostaliśmy się tu do grzyba. On już jest opanowany, bo tu już wszystko wyschło i było psikane kilkakrotnie przez tą dziurę nad tym preparatem zwykłym, najzwyklejszym preparatem grzybobójczym, ale na to położymy farbę Ultrament. Ta farba to jest bardzo droga, dość droga. Taki właściwie środek, który można nawet na mokrą ścianę kłaść, zobaczymy. No jakoś to zabezpieczyć. Ja tu o estetykę nie dbam, bo i tak tu wraca sufit podwieszony. No ale trzeba to jakoś zabezpieczyć, żeby ten grzyb się spróbować, przynajmniej żeby się nie rozwijał. Oczywiście ja to zdrapię i dam temu jeszcze troszkę pooddychać przed położeniem tej farby. Więc działamy, a tu jest taka ciekawostka, bo rozbieram i tą belkę oświetleniową. Zobaczcie, z czego to jest zrobione. Ktoś to zrobił z blatu kuchennego. No po prostu rozwaliło mnie to na łopatki. No i co? I trzeba dalej drapać. Stąd, bo tu jest taka belka wzmacniająca razem na linii z tego sufitu szła. Tego nie rozbieram, wykorzystam to ponownie. I tu muszę zdrapać, bo tu ładnie odchodzi. Więc ja to sobie zdrapię, żeby już tego nie było i to była jednolita masa położona. No i to jeszcze rozbiorę. No i tu będę drapał tego grzyba, ten cały sufit tutaj zdrapię. Jest dobra wiadomość. Grzyb był tylko na wierzchniej części farby. To, co się dało, to zdrapałem. Tu też zostało zdrapane. Tu grzyba nie było, tu była ta część sufitu i to będzie gładzone. Tutaj, jak się przyjrzycie, moja małżonka kiedyś takim wynalazkiem w sprayu próbowała pomalować te lata temu, z 10-15 lat temu nawet, próbowała w sprayu pomalować takim siwaksem i to ładnie schodzi, więc to trzeba będzie usunąć do kładzenia płytek. I co? Trzeba to posprzątać, bo tu się niezły bałaganik zrobił. Popakujemy to w worki. Worki kupiłem na Allegro po
50-60 groszy budowlane za sztukę, 100 sztuk od razu. Popakuję to i posegreguję. Ważna rzecz jest taka, że żeby te śmieci były w miarę posegregowane, w sensie takim, żeby nie mieszać drewna z gruzem, więc te akurat wszystkie rzeczy mogą śmiało iść do jednego. Zdradzę Wam jeszcze taki lifehack, jak macie problem z problemem odchodzącej farby, to wystarczy ciepła woda na pędzelek pomaczać i powinno schodzić. Kiedyś się parownicą bawiłem jeszcze, ale to na większej powierzchni. No więc trzeba to posprzątać. Tu ten wynalazek cudowny z płyty meblowej i z blatu. No ale to się też za chwilę rozbierze i uprzątniemy przed pomalowaniem tym siuwaksem. Tak jak powiedziałem, tutaj mi na estetyce pod tym sufitem nie zależy, dlatego że tutaj będzie to i tak zakryte płytą. A teraz trochę z lepszego ujęcia. No, tak się udało, jak się udało. Wszystkiego się zdrapać nie udało, ale tam przynajmniej, gdzie był grzeb, się udało. Tutaj rozebrałem trochę ten blat kuchenny. Kto to wymyślił? Tam w ogóle jakaś pilśnia. No, trzeba będzie rozebrać do końca i odbudować z karton gipsu, zrobić to poprawnie. Jest sprzątnięte. Suszą się mój stoliczek. Nie lubię pyłu, więc sobie posprzątałem wszystko. Tu usunąłem te płytki, bo one odchodziły gołą ręką. Jak widać, kupa cementu, ale to się bardzo dobrze trzyma, więc tutaj się naklei karton gips. Wkleje się i będzie równo pod płytki. Teraz tak. Mam takiego siuwaksa firmy Ultrament. Środek przeciw wykwitom. Farba silnie kryjąca zapobiega powstawaniu grzyba i pleśni. Tak jak powiedziałem, mi tu na estetyce nie zależy, więc ja będę walił to z pędzla po prostu. Dwie warstwy trzeba nałożyć, drugą po minimum 8 godzinach. Z tego co doczytałem, się można nakładać bez gruntowania i na lekko wilgotne powierzchnie. Powinny być oczyszczone. No tutaj nie są do końca, no ale dobra, tutaj to powiedziałem pod tym, aby się tylko nie pojawiał ten grzybek, więc zabieram się za malowanko tego cuda. Wygląda jak zwykła biała farba i dostępna jest na dziale budowlanym, nie na malarskich. No i zobaczymy, mam takiego pędzla ławkowca zwykłego i zobaczymy, jak to się tutaj tym szmarowidłem obszmaruje to. A to po prostu tak, o, ładnie kryje i tyle. No dobra. Drogie to, kurczę, 83 zł za 3 kilo. A w sumie dobra farba też kosztuje parę złotych. Więc tak jak mówiłem, mi to nie zależy, żeby to jakoś pięknie wyglądało. Aby, chyba maskę założę, bo śmierdzi to strasznie. Aby to tylko tak, o, wypełniło. Tego grzyba pokryło. Czy grzyba już nie ma, całe szczęście, bo grzyb był tylko na tej wierzchniej warstwie. I to tu bardziej z drugiej strony, nie? Tu, z tej strony. Więc całe szczęście, ale tutaj wysmaruję to grubo. I dawaj, niech tak będzie. Siuwaksik ładnie wysechł. Naprawdę pokrył. Rewelacja to. Oczywiście okazało się, że to trochę jest jak farba olejna, czyli brudzi strasznie, więc pokrywało mi tutaj, ale to pal licho, na szczęście tylko tu, więc nie było zbytnio strat i to jest i tak do usunięcia przez te płytki za chwilę. No dobra, następną rzeczą, jaką się skupimy, to będzie usunięcie płytek z wanny. I to, moi drodzy, płytek niestety trzeba będzie z całym tym cementem, który jest pod spodem. Te płytki były doklejane przeze mnie. Zobaczcie sobie, jak tutaj to głęboko jest. Więc trochę tej zabawy tutaj będzie. To jest jedna z niewielu rzeczy, którą trzeba niestety skuć. A dlaczego trzeba skuć? Bo te płytki ledwo licują z tą wanną i po prostu jak skuję same płytki i zostanie klej, to będą nowe płytki wystawały i będzie nierówno. Więc trzeba to skuć. Jeżeli odpadnie dużo cementu, no to
Wykleję to płytą kartą gipsową i likwiduję ten cudowny tutaj prążek. To było, to się robi, żeby stopami było łatwiej się przychylić do wanny. Mnie to tam palicho, absolutnie mi się to nie podoba. Będzie to zrównane nową podłogą, więc teraz zajmiemy się kuciem. Ja mam tutaj sprzęcik swojego słynnego młota Hitachi, ze mną jest już wiele lat, dość drogi był. Taki sprzęcik można śmiało wypożyczyć, do tego końcówka do kucia. Chyba taka będzie odpowiednia i będziemy lecieć z tematem. Drugim miejscem do podkucia jest to, co tutaj mówiłem, to trzeba podkuć i zlikwidować te elementy. Zabieramy się do roboty. Będzie maska i okularki obowiązkowo na ryjek. Nie jestem aż tak masochistą. To ja przyklejałem. To było po partyzancku przyklejane. To jest na silikon, bo wyjdzie. O. Wykorzystamy to ponownie. A teraz ciekawe, czy te płytki się... O kurde, one się dobrze trzymają. Czyli jednak żeś dobrze to przykleił. O mój Boże. No co, do roboty. Zobaczcie ciekawostkę. To co ja przyklejałem, o już się zraniłem, to co ja przyklejałem na stary cement, trzyma się, w ogóle nie chce odpaść, a odpada tutaj cement od cegły. Wieczorem przed godziną 20 jeszcze mi się trochę nudziło, więc sobie popracowałem. Nie nagrywałem, bo proste prace rozbiórkowe wykonywałem, pokażę wam co zrobiłem i dzięki temu można dalej łatwo pracować. Rozebrałem to cudo. Zrobiłem sobie tymczasowe oświetlenie. Mocne LED-owe halogeniki, więc tutaj dzięki temu mam jasno, można pracować. Nie wiem, co autor tu miał na myśli. Zabudowa z płyty pilśniowej. Tu zrobiłem dziurę, bo chciałem zobaczyć, co jest za tym, bo to się tak ruszało. Ale lustro się da uratować. Lustro tu się doczyści na tym, co były te listwy. Tutaj odchodzą całkiem nieźle, więc lustro się doczyści. Będzie płytka dochodziła, silikonik i będzie po problemie. Będzie ładnie. No i pozbyłem się podłogi. Tu ta wanna to w ogóle, coś wam pokażę. Więc to będzie widać, widać. Zobaczcie, jakie to są fale Dunaju. To się tutaj cegłami w ten sposób zrobi. Nie wiem, czy nie będę musiał tego skuć, żeby płytę gipsową wsadzić, no ale to zobaczymy. Zdjąłem płytki z podłogi. Tutaj jest wylewka cementowa, to jest gołym cementem robione, ja tego w ogóle nie będę skuwał. Robię wylewkę na to, już tak robiłem w innej części mieszkania wiele lat temu i nic się z tym absolutnie nie dzieje. Dobrze przygotować podłoże i będzie super. Zobaczcie tutaj, bo tutaj jak kilka lat temu robiłem resztę, 2 lata chyba, to już tak niestety wygląda. Robiłem resztę mieszkania, to tutaj to jest właściwy poziom. I od tego poziomu musimy zrobić wylewkę, to jest jakieś 2-2,5 cm, może 3 w porywach, nie więcej. I do tego musimy wyrównać. W tym filmie szybciutko wspomnę, jak to zrobię, bo to jest film taki ogólny, a szczegółowo jak zrobić fajną wylewkę szybko i tak zwanym ruskim sposobem zobaczycie w oddzielnym filmie, na który już serdecznie zapraszam. Przed pracami z podłogą warto coś będzie z tym sufitem zrobić, można w sumie go już przykręcać, więc zaraz dotknę płytę sobie karton gips i będziemy przykręcać. Będziemy robić to nieprawidłowo. Zaraz się tutaj pewnie eksperci wypowiedzą, bo ja sobie będę kręcił do obwodowych tych profili też. W
czego się nie robi teoretycznie, ale na tak małej powierzchni to tutaj to nie będzie miało znaczenia. Poprzednia konstrukcja 25 lat bez problemów wytrzymała, bez pęknięć, bez niczego. Więc zaraz tutaj zaczniemy docinać płytę. Myślę, że jedna tak tutaj i kawałek tutaj. Zaraz zobaczymy. Musiałem znowu trochę na bałaganić i musiałem tam podkuć o tu, co było zaszpachlowane, żeby tutaj ładnie płyta weszła, oparła się na tym. W każdym razie przygotowałem sobie już płytę gipsową, postawiłem. Zaraz będę próbował sam ją przykręcić do sufitu. Myślę, że w dwóch kawałkach się zmieścimy, bo mam płyty dwójki. Ta jest docięta na 157. Jakby ktoś nie wiedział, jak dociąć płytę gipsową, to wystarczy taki nożek, tapeciak. Zaznaczamy sobie miejsce, gdzie mamy ciąć. Przejeżdżamy nożykiem od poziomicy na przykład i płyta się ładnie łamie i docinamy sobie na taki wymiar, jak potrzebujemy. Zaraz się przerzucę na GoPro i spróbujemy to tam przykręcić. A w przykręcaniu płyt kartonowo-gipsowych do sufitu pomoże mi taka końcóweczka od firmy Wolfcraft. To jest końcóweczka PH2 z ogranicznikiem. Powoduje to, że przy przykręcaniu płyt nie przechodzą gwinty na drugą stronę. Teraz zaeksperymentujemy, jak to działa. Nie miałem takiej zabawki jeszcze w łapie, więc zobaczymy. To się normalnie na wkrętareczkę przykręca, więc testujemy. O, zobaczcie, fajne, można sobie regulować zagłębienie tutaj pokrętełkami. Testujemy, jedną wkręcimy, zobaczymy. O, fajne. O, standardowo na wkrętareczkę. Zobaczymy na pojednej. Wkręty do karton gipsów 35 mm, 25 mm, przepraszam. Mam nadzieję, że dobrze uciąłem. A, zieloną stroną do dołu, jak ktoś się nie orientował. Kiedyś zrobiłem odwrotnie. Trzyma się do dziś. No, slim fit. A. Dobra, jazda. Wiesz, nic będzie przeszkadzał. A żeby cię tak kaczki podeptały. Co jest? Ściany są pewnie krzywe. Troszkę trzeba będzie ściąć. Tak to nie wlizie. Trzyma się. Nie też wkręcałem. Musiałem zabrać kamerę, musiałem tutaj manewrować, ale się udało. Trzyma się na bokach lekko i to na tym jednym wkręcie, więc teraz to trzeba wkręcić. Oczywiście sobie nie zaznaczyłem, gdzie jest profil, ale tu na szczęście widać, więc zaczynamy od tego, że trzeba. Super to ogranicza. W ogóle nie ma z tym problemu. Śmiało można przykręcać, nic się nie dzieje. Dobra, drodzy moi, wkręcam sobie dalej. Muszę jeszcze, jak to przykręcę, zanim przykręcę drugą część, ten kawałek, muszę znaleźć środek i wykręcić dziurkę, żeby wypuścić przewód od światła, bo tu będzie ciemno, a potem też w przyszłości musi to być, bo jak zamknę sufit, no to jak się dostanę do światła. I lecimy dalej z robotą.
wracam do Was po tym etapie. Sufit jest przykręcony, jest całkiem nieźle, dobrze wyszło, będzie grało i śpiewało. Tu mi się nawet światło udało przeciągnąć, nie ma problemu. No teraz czas na to cudo. Tu trzeba odbudować tą zabudowę do oświetlenia przy pomocy profila z profili sufitowych UD30 tudzież UD27 zwane. Bardzo prosta konstrukcja. Pokażę kawałeczek, jak ja sobie z tym poradzę. Tu mam nowe nożyce do blachy, bo niestety stare mi poszły na zieloną łączkę. I teraz tak, muszę sobie odmierzyć, ile tu potrzebuję i zrobię taką prostą konstrukcję po prostu na te oczka świetlne, więc trzeba odmierzyć, pokażę na kawałeczku. Ops. 140 wystarczy. 140. Zaznaczam. Ops. I tniemy. Raz. Dwa. Wreszcie już nawet się przygięło. Długie te profile. Ojej. Ops. Ops. Tutaj on się tak troszeczkę rozgiął. Można go ponownie lekko zagiąć. Przyłóżmy. No i proszę bardzo. I do poziomnicy będę to przykręcał. I stworzę taką fajną konstrukcję. To na wkręty. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, proszę bardzo. I taka prosta konstrukcja. Wystarczy po prostu parę profili. Teraz to pójdzie płyta, ona to złapie i wszystko się skręci. Będzie nowa, piękna belka oświetleniowa, na którą oczywiście znajdą nowe płytki. Ja Wam powiem, że człowiek, który wymyślił karton gipsy, to powinien dostać Nagrodę Nobla. To jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, która się udała ludzkości. Zabudowa elegancko zrobiona. Tutaj znowu przepuściłem te tymczasowe światełka, tu będą docelowo. I tu będą nachodziły na to płytki. Tu na to dotąd z listewką, więc będzie bardzo elegancko. A tu wewnątrz będzie na biało. A tutaj silikonik. Więc lusterko będzie ładnie wklejone. A tutaj ja już działam z wylewką. Zrobiłem sobie listy, prowadnicę. A jak zrobić taką wylewkę? Serdecznie zapraszam do filmu specjalnie poświęconemu temu tematowi. Wylewka w sposób ryski. Zapraszam. Zapomniałbym, moi drodzy, o najważniejszym. Wiecie, co zrobić z gruzem z takiego remontu niedużego? No więc kontener w dzisiejszych czasach potrafi już dochodzić do 1000 zł, co jest bardzo drogą rzeczą. Więc ja robię tak. Zamawiam worki sobie z Allegro. Takie na ziemniaki, na gruz, one wychodzą po 60-80 groszy za jeden. Gigantyczne, duże worki, lniane, mocne. Segreguję, jeśli można tak nazwać, gruz do gruzu, drewno do drewna, plastik do plastiku. Pakuję do samochodu, oczywiście na tyle, żeby się nie urwał samochód. I wiozę do tak zwanego PSZOK-u, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W takich miejscach, na przykład w Warszawie są dwa, przyjmują do późnych godzin, do 20, chyba i w weekendy też. Wjeżdżacie samochodem na wagę, samochód jest ważony, wyrzucacie w miejscach odpowiednich, czyli drewno do drewna, gruz do gruzu i tak dalej. Wracacie w drugą stronę, samochód jest ważony, panowie spisują i jedziecie za darmo. Każda gmina, każde miasto ma coś takiego, więc można śmiało odwieźć, nie trzeba być śmieciarzem i syfiarzem, czyli wywozić do lasu. To jest dramat po prostu, co ludzie robią, ale to jest temat na oddzielny film. Także możecie naprawdę bezpłatnie, tylko z własną siłą wywieźć takie rzeczy. Worki też można użyć drugi raz, bo można wysypać z tego worka na tym wysypisku. Ja tego nie robię, wywalam w workach, bo naprawdę nie będę oszczędzał 60 groszy już na worku brudnym i syfił sobie samochodu.
Także polecam taki sposób. Podsumuję, co zostało zrobione, jakie są dalsze plany i co będziecie mogli obejrzeć w szerszym tego grona znaczeniu. Wyleweczka jest luksus, zrobiona równiutko. O wylewce będzie inny film, opublikowany niedługo po tym filmie, który właśnie teraz oglądacie. Więc o wylewce to jest bardzo dobra, naprawdę porządna, fajna wyszła. Będzie film zatytułowany Ruski sposób na wylewkę. Tutaj zaciągnąłem siatką wannę. Dlaczego jest tak nierówno? No bo tu jest, te cegły były strasznie nierówne, więc to tak naprawdę sobie tylko dla wzmocnienia zaciągnąłem, a nie chce mi się tego wyrównywać, więc przy klejeniu płytek po prostu dużo kleju pójdzie. Tego nie powtarzajcie, ja tylko o tym wspomnę, ale to nie jest, że tak powiem, patent. Tu jest inspekcja, więc to się potem wytnie. No, suficik ładnie zrobiony, zagruntowany, nie jest jeszcze wyszpachlowany. To będzie w kolejnym odcinku. Tu dziureczka zabita, odbudowana zabudowa. I tutaj ten narożnik zrobiony wstępnie. Całkiem nieźle to wyszło. Oczywiście narożnik trzeba tu jeszcze wkleić. Całkiem fajnie to wyszło. No i na tą chwilę jest, uważam, wszystko. Oczywiście bałaganie się zrobił, bo trzeba troszkę też korzystać z tej łazienki. Więc o, tu od skrobania farby już brudne lustro, ale to mniejsza o to. Więc dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do innych moich filmów z tej serii. Następny film, który zobaczycie, będzie szczegółowo o wylewce. Potem zrobię o hydroizolacji. Wydam też swoją opinię amatorską, czy to w ogóle jest potrzebne. Więc zachęcam do obejrzenia. No i następnym takim ogólnikowym filmie będziemy robić szpachlowanko, przygotowania może jeszcze pod płytki i coś, i może zrobimy położenie podłogi. Zobaczymy, co będzie w kolejnym. W każdym razie myślę, że taka forma się przyjmie. Podsumowanie kosztów tego remontu będzie przedstawione w filmie ostatnim. A dlaczego w ostatnim? Dlatego, że już dzisiaj mogę Wam zdradzić lifehack, może to nie jest odkrycie, ale wiele osób o tym nie wie, że materiały budowlane, jeżeli kupujecie w sklepach typu Leroy, Castorama, Obi, takich dużych, to możecie je bezterminowo zwrócić, jeśli mają termin przydatności i nie są otwarte, zużyte. Więc ja sobie po prostu to, co nie zużyję, zbieram, zwrócę i wtedy mogę odjąć od kosztów finalnych. Tak samo z płytkami. Płytki kupiłem w outlecie. Też wam przy płytkach będę mówił, co i jak. Też można tam zwrócić, mimo tego, że są to niby drugiego gatunku płytki, a tak naprawdę są bardzo dobre. No ale to szczegółowo będę wam pokazywał. Przy płytkach będziemy testować fajny laser krzyżowy polskiego producenta. Będą też jeszcze parę lifehaczków takich, co się mogą przydać w remontach amatorskich. Dziękuję, zapraszam.